It's just you, well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj przychodzę do Was z garścią informacji z rynku krypto. Pomówimy sobie o tym, czy na pewno Ethereum ETF został już klepnięty i kiedy możemy się spodziewać startu handlu na tym nowym produkcie, który został zaakceptowany chyba przez SEC. Troszkę o możliwości wykorzystania właśnie naszego 5 minut w tym momencie na rynku krypto, bo jest sporo projektów i o jakich tutaj projektach będę dzisiaj mówił, no to się dowiecie na końcu tego materiału, które zdobywają naprawdę bardzo fajną popularność i można na nich dość mocno zarobić. Oprócz tego troszkę oczywiście o Bitcoinie, a zaczniemy sobie od krótkiej informacji dotyczącej krypto Silesii. Wiele osób pytało się Kamil, gdzie after, gdzie after party po krypto Silesii piątej? Tyle odbędzie się 7 czerwca w Katowicach. No to wrzuciłem wczoraj takiego tweetarza, że ta imprezka odbędzie się w lokalu Absurdalna na ulicy Dworcowej 3 w Katowicach. To jest zaraz przy Mariackiej. Więc jeżeli gdzieś tam jesteście zlokalizowani, to nie będziecie mieli daleko do tego, żeby podejść do tego lokalu. Od 21.00 będziecie mogli tam spokojnie się ulokowywać, już zajmować swoje miejsca. A oczywiście całe wydarzenie trwa do godziny 21.30. Natomiast jeżeli ktoś z Was. Będzie już przepełniony dawką informacji z tego rynku, no to będzie mógł po prostu wcześniej do tego lokalu iść, napić się czegoś, zjeść czegoś dobrego i poczekać na całą resztę. W ogóle planuję, prawdopodobnie, nie obiecuję jutro, wrzucić taki materiał na swój kanał opisujący całe to wydarzenie, bo doszło nam paru sponsorów, będzie naprawdę sporo stanowisk, jak się okazało, więc sporo wystawców też tam będzie. Także z tego naszego małego lokalnego meetupu, małego eventu, robi się z tego naprawdę całkiem duże spotkanie. Więc o tym postaram się nagrać film w dniu jutrzejszym. I dla wszystkich chętnych, oczywiście, mówię Wam teraz, że zostało ledwo kilkadziesiąt biletów. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma zamiar przyjechać na to spotkanie, to nie czekajcie do ostatniego dnia, bo być może po prostu może dla Was tych biletów zabraknąć. Dobra. Przejdźmy oczywiście do CoinGecko, a nie poprosiłem Was jeszcze oczywiście o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, bo spieszyłem od razu do tych informacji z kryptosilezji, więc odświeżmy sobie tutaj CoinGecko, 69 tysięcy za na 69, hehe, he, śmiesznie. Dalej, jeżeli chodzi o najlepsze projekty, Core 20% do góry, Uniswap 20% do góry. To ładnie nam to wygląda, naprawdę zieleni się nam rynek kryptowalut w ciągu ostatnich dni. Chociaż Bitcoin po tym wybiciu do 70 chyba 71 Konsolidował się na tym, na tych poziomach, o których teraz mówię, ale altcoiny właśnie mają teraz te swoje 5 minut, a pewna grupa altów radzi sobie jeszcze lepiej od innych. Specjalnie wydłużam, żebyście zostali do końca tego materiału, no bo YouTube lubi, jeżeli oglądacie całe te materiały, a nie po trzech minutach je wyłączacie. Najgorzej Chainlink, Monero, Jasmicoin, na tu są jakieś malutkie, malutkie naprawdę spadki, no i Gwei na poziomie 5. Co nie, co nie oznacza niestety, że transfery na Ethereum są darmowe, bo ja wykonywałem swapa na słapie na jednym projekcie, o którym Wam potem powiem, no i zapłaciłem chyba 35 dolarów za, za ten transfer, więc no nie jest to niestety, ale niska opłata transakcyjna. Natomiast no jak się inwestuje w taki projekt w większą kwotę, to bierze się to po prostu jakiś koszt, jakieś coś, to co i tak trzeba zapłacić, żeby zrealizować zysk na tym konkretnym projekcie. Zanim przejdę jednak do ETF-ów, zarówno tych bitcoinowych, jak i na Ethereum, to ważne, aby powiedzieć o tym temacie. Czyli Izba przyjęła ustawę w Stanach Zjednoczonych, nie pozwalającą Fedowi na stworzenie CBDC. Co to dla nas znaczy? Że Stany Zjednoczone, przynajmniej nie tą taką oficjalną drogą, może zrobią to jakoś inaczej. To też jest oczywiście taka głębsza rozkwina. Nie pozwalają Fedowi na wytworzenie CBDC, nie pozwalają im na stworzenie cyfrowej waluty banku centralnego, więc jest to mega, mega ważna dla nas informacja. Tak jak już powiedziałem, izba zbanowała Fed przed stworzeniem tego właśnie CBDC, tak jak chociażby zrobiły to Chiny ze swoim cyfrowym yuanem. Ten pan Jerome Powell nie ma władzy w tym momencie, żeby takie CBDC stworzyć. Wielu z nas obawiało się, że Stany Zjednoczone no, są coraz bliżej do tego, aby swoje CBDC wypuścić. Na razie przynajmniej obecna władza nie pozwala na to. Zobaczymy, jak długo to się utrzyma, czy nie będzie jakichś poprawek, odwołań, czy nie zmieni tego po prostu przyszła władza, jak to będzie tak naprawdę w praktyce wyglądało i czy Fed nie będzie szukał jakiejś drogi, wiecie, okrężnej, mówiącej o tym, że to CBDC i tak jakoś stworzą. Na razie jest to pozytywna informacja dla nas. Stany Zjednoczone chwilowo odpuszczają ten temat, więc zobaczymy, jak długo to się utrzyma. Miejmy nadzieję, że na zawsze. Ale wiecie, różnie może być. Idźmy do Bitcoina. Bitcoin, tak jak powiedziałem, 72 tysiące dolarów zaliczył. Spadek na 66, no i teraz spokojnie tutaj 69 tysięcy dolarów. Utrzymuje się na tych poziomach w okolicach niecałych 70 tysięcy. Jest to fajna informacja właśnie dla altcoinów. Bo jak sobie zobaczymy na dominację Bitcoina, no to ona spadła i ten kapitał migruje w tym momencie do altcoinów. Ale z Bitcoinem zostańmy jeszcze na chwilkę. Bitcoin doszedł do szczytu Mount Everest. Kryptonis tutaj, taki użytkownik przytargał ze sobą flagę Bitcoina i zrobił sobie takie zdjęcie na szczycie Mount Everestu. Więc gratulujemy oczywiście osiągnięcia tego szczytu. Sporo Polaków ostatnio naprawdę niesamowite wyniki ma w ogóle w Himalajach. Ja się tym tematem interesuję od pewnego czasu mocno i to co Polacy tam robią, no to naprawdę szapoba. Patec oczywiście tutaj nasz. YouTuber, może nie krypto, ale YouTuber też zdobył kilka dni temu Monteverest, także oczywiście gratulacje po raz kolejny. Przechodząc dalej, HODL 15 Capital oczywiście informuje nas tutaj o wynikach ETF-ów na Bitcoinie. No i widzimy, że mamy 10 dni z rzędu pozytywnego inflow, jeżeli chodzi właśnie o te etf -y w Stanach Zjednoczonych na Bitcoinie spotowym. Grejskie, ostatnie dwa dni, tutaj 22-23 maja. Coś, coś zrzucili, coś sprzedali natomiast, natomiast oczywiście suma jesteśmy 10 dni z rzędu na plusie. Bardzo fajny materiał. Mam nadzieję, że podlinkuję go w tym filmie, albo wkleję chociażby wam miniaturkę, żebyście mogli poszukać sami tego filmu. Nagrał Sławek Zawadzki z Rafaelem Badziakiem, na kanale chyba to jest Kangi, na ich YouTubie, tłumaczący, jak tak naprawdę wygląda sprawa z zakupem i sprzedażą jednostek ETF-ów. To, że jakiś ETF ma tutaj kreseczkę, to nie oznacza, że w tym dniu nie odbywał się żaden handel na tym ETF-ie, jeżeli chodzi o Bitcoin spot ETF. Nie, ten handel być może on się odbywał, natomiast nie był wystarczający do tego, żeby sprzedać jakby taką całą paczkę tego ETF-a. Nie będę wam tutaj tłumaczył tego na szybko. Tam jest naprawdę fajna rozmowa w tym temacie. Możecie sobie ją odsłuchać i dowiecie się więcej jak to tak naprawdę w tych Bebechach wygląda i że jeżeli widzimy tutaj zielone lub czerwone to nie oznacza, że w tym momencie Grayscale, nie wiem, ARK, BlackRock kupują albo sprzedają Bitcoina. Jest to bardziej zagmatwany temat niż nam się tak naprawdę wydaje, więc odsyłam Was do tego materiału, żebyście trochę więcej się o tym dowiedzieli. Przechodząc dalej, mamy tutaj taką fajną, prostą grafikę pokazującą jak w 20 tygodniu działania tego Bitcoin Spot ETF-a Wyglądała ilość skupionych bitcoinów 15421 versus liczba wytworzonych nowych bitcoinów 3150. No i nie trzeba tutaj dodawać więcej niż, niż takie krótkie, no jest grubo. Ok, króciutka informacja od sponsora tego odcinka, czyli od Nexo, bo mało z Was wrzuciło swoje screeny z punktami, które na tym Nexo Hand, który trwa jeszcze chyba z półtora miesiąca, gdzieś do początku lipca, z tego co pamiętam, jest tam do wygrania ogólnie 12 milionów dolarów. No, w zależności od ceny tokena Nexo, 10 milionów tokenów Nexo do wyfarmienia. Czyli farmicie punkty na aplikacji Nexo i w zależności od tego, ile tych punktów wyfarmicie, tyle tokenów na pewno zostanie przyznane wam na wasze konto. Nie musicie tutaj specjalnie kupować Ethereum, Bitcoina czy czegoś innego. Po prostu, jeżeli dokonujecie i tak jakichś trade'ów, i tak chcecie wymienić jedną kryptowalutę na drugą, warto to zrobić teraz przez aplikację Nexo, ponieważ wtedy naliczają Wam się punkty, a te punkty, tak jak już powiedziałem, zostaną przemienione na tokeny Nexo. Dokładny opis macie tutaj w The Nexo Token Hunt, to jest ich artykuł na blogu, wytłumaczone za co dostajecie punkty, ile tych punktów dostajecie za daną czynność wykonaną na aplikacji. Ja wrzuciłem też tutaj taki właśnie post na swojego Twittera. Wrzucę wam link do tego postu w opisie, gdzie też wam powiedziałem jak te punkciki zdobyć. Im szybciej tak naprawdę zaczniecie handlować, tym większy mnożnik wam się należy. Teraz jesteśmy w tygodniu 3-4, do 5 czerwca, jeszcze więc ten mnożnik już jest mniejszy. Ale widziałem, że parę osób wykręciło tam już fajne wyniki. I dla tych, którzy doczytali do końca tego tweeta, mały konkurs do wygrania 50 dolarów razy 2, czyli dwie osoby dostaną po 50 dolarów. Wystarczy zarejestrować się z linka, który macie w opisie, nabić co najmniej 100 punktów i zrobić zdjęcie, że na te punkty wstawić je w komentarzu. Tych wpisów to jest ledwo kilka, więc naprawdę macie bardzo, dużo, bardzo dużą szansę na to, żeby zgarnąć te 50 dolarów. A dwie stówki przecież piechotą nie chodzą, tutaj widzę Jelly Boy ponad 5000 punktów, tutaj ktoś 115 i to wystarczy. Tak jak mówiłem, w moim konkursie 100 punktów jest wystarczające, a im więcej tych punktów na farmicie, tym większą po prostu pulę z całej tej puli tokenów dostaniecie na wasze konto. Link do tego Nexo Hand macie w opisie tutaj ze szczegółami. Jak ktoś w ogóle nie wie, czym jest ta aplikacja, wchodzicie na mój kanał, wpisujecie wyszukiwarkę Nexo i macie kilka filmów opisujących tą aplikację. Tyle z kryptu, reklamy Przejdźmy sobie w tym momencie do Ethereum, bo tutaj no, dzieje się dużo. Oczywiście tu poszła informacja od chyba BlackRocka, że ich analitycy Zwiększają szanse na akceptację Ethereum z ETF do 75%. Że jest 75% szans na to, że faktycznie ten pod ETF na Ethereum zostanie przyklepany. No i cały rynek zrobił. To the moon, a Ethereum to już wystrzeliło w ogóle niesamowicie do góry, więc z 3100 na 3700 doszliśmy nawet do prawie 4000 dolarów za jednego etera. Następnego dnia mieliśmy faktycznie akceptację i zjazd szybciutki na 3,5. Ale wróciliśmy i teraz 3750 za Ethereum. Podobnie to bardzo wyglądało po akceptacji Bitcoin Spot ETF. Tam też nastąpiła korekta, bardzo szybka, bardzo gwałtowna. Ale Bitcoin sobie potem wrócił, więc bardzo <grym> można było zagrać na tym podobnie jak właśnie na Bitcoinie. Natomiast. Czy to oznacza, że już można handlować na tym produkcie? Nie. Ethereum ETF approved. Taka jest decyzja oczywiście seku, ale to nie oznacza jeszcze, że ten produkt jest gotowy do handlu. On być może na zapleczu tych funduszy jest gotowy, natomiast teraz SEC powiedział niejako tym funduszom, OK, możecie złożyć te ostateczne wnioski, one się nazywają chyba S1 czy coś takiego. Chwila, Piotrek Miśulek fajnie tutaj to wytłumaczył. Żaden ETF na Ethereum nie został jeszcze wczoraj zaakceptowany, tak naprawdę to łysy sec podpisał giełdom papierek 19b4, który pozwoli, im notowanie spotowych ETF-ów na Ethereum. Ale te najpierw muszą dostać podpis na swoim papierku właśnie S1. Więc SEC powiedział niejako tym firmom, OK, możecie złożyć teraz ten dokument, my to na pewno podpiszemy i wtedy musi się zadziać magia, no i dopiero ten handel zostanie odpalony. W przypadku Bitcoina to wyglądało troszkę inaczej, bo ja Wam mówiłem nawet sam na jednym filmie, że od momentu właśnie złożenia tych ostatecznych dokumentów podpisu otrzymanego SEC-u. Te Bitcoin Spot ETF-y mogą nawet poczekać jeszcze 3 miesiące zanim ten handel się rozpocznie. Co się okazało, podpisany papierek był i w tym samym dniu praktycznie handel się rozpoczął. I wszyscy mówili Kamil, co ty gadałeś za głupoty? Zobacz od razu tutaj handel się rozpoczął. W przypadku właśnie Ethereum podobno ma być ten pewien delay, czy będzie to tydzień, miesiąc, 3 miesiące, tego nie wiemy. Zobaczymy jak te dokumenty tutaj wszystkie zostaną poskładane. I w jakim czasie sekie podpiszę, no i później, faktycznie, ile w praktyce zajmie odpalenie handlu na tych ETF-ach. Praktycznie wszystko tam już jest gotowe: te tickery na tych platformach, wszystko to już jest sklepnięte, więc być może będzie to naprawdę tak, odstrzała, ale jeszcze handlu na tych ETF-ach nie mamy, więc tutaj się jeszcze chwilkę wstrzymamy. Natomiast to, co napisał tutaj prawnik Chief Legal Officer od Coinbase. Oni są szczęśliwi z jednego faktu i o ten fakt walczyli od dłuższego czasu. Ethereum w momencie, kiedy ten ETF powstanie, będzie traktowane jako commodity, nie security, więc SEC nie powinien tu już się w przyszłości doczepiać do Ethereum, nie powinien tutaj wytaczać im żadnych procesów, nie będzie z nimi walczył prawdopodobnie, no chyba, że coś fundamentalnie się w Ethereum zmieni. Jest to commodity, więc łapka w górę dla Ethereum. Tak jak Gary zresztą mówił chyba w 2018 roku na jakiejś swojej prelekcji, że Ethereum jest commodity, ostatnimi miesiącami mieliśmy zamieszanie, że być może nie. No to natomiast przyklepanie tych ETF-ów jest stwierdzeniem, że Ethereum jest commodity. Także fajnie, że ta sytuacja jakby się nam tutaj rozwiązała. No i w tym momencie, jak Ethereum zostało przyklepane, w ogóle to też ciekawe, że zostało. Sklepnięte to bez przedłużania w nieskończoność tych, tych terminów. No pamiętacie, jak długo trwała cała sprawa z Bitcoinem. Jedno przeniesienie terminu, drugie, trzecie, czwarte, później znowu coś w Sekowi nie pasowało, znowu, zdjęcie jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I tak trwało i trwało i trwało. Natomiast witerium to poszło praktycznie just like that. Były tam jakieś małe przenosiny tych terminów, ale nie bawiliśmy się długimi miesiącami tak jak na Bitcoinie. No i teraz oczywiście, skoro eterek został przyklepany, to są kolejni chętni. Kolejni chętni do tego, żeby takiego ETF-a tworzyć. I kolejnym chętnym jest Solana, która z rana działa, wieczorem nie działa, albo wieczorem działa, rano nie działa. Nie wiem, czy oglądaliście w ogóle reklamę Algoranda. Świetna reklama, która no, wyśmiewa Bitcoina, Ethera oraz Solanę. Jeżeli nie, to może też podrzucę Wam gdzieś link do tej reklamy w opisie tego filmu. Więc czy ETF na Solane zostanie przyklepany? Nie wiadomo. Poczekajmy aż Ethereum tutaj faktycznie dostanie ten stempel ostateczny i wtedy dopiero zaczniemy szukać jakichś kolejnych produktów. A kolejnymi dwoma produktami, które już za niedługo ujrzą światło dzienne będzie Grayscale Trust na NIR protokół oraz na Staxa, więc L2 na Bitcoinie oraz NIR protokół. O niżej jutro Piotrek Miśurek będzie mówił na swoim kanale, więc odsyłam do tego materiału już zawczasu. Ja też sobie go jutro obejrzę i posłuchamy, co Piotrek ma do powiedzenia o NIL. Ja, ten token, jak wiecie, cały czas trzymam, stake'uję go, więc e, jestem zadowolony z wyniku, jaki zrobił od początku. Hossy, może to nie jest razy 10, ale razy tam powiedzmy 4 jest, więc super. Zobaczymy, czy faktycznie ten trust wpłynie jakkolwiek. Na skupienie tokenów NIR z rynku, no przez staking oczywiście tych tokenów przypływa nam codziennie trochę do, do, do ogólnego supply. Nie jest to nie wiadomo jaki duży procent w skali roku, ale te kilkanaście procent z tego co pamiętam, tam jest. Idąc dalej, małe gimiki, no to Neural. O tym projekcie mówiłem, że niestety tutaj wydałem wczoraj 35 dolarów na dokonanie słapa. Na jej sprzedawałem dwie paczki w dniu wczorajszym. Jedną paczkę sprzedawałem gdzieś w okolicach, nie pamiętam, 3 dolarów. 3 z 2 centami, może. Druga paczka była chyba 3,74, 5, coś takiego, a ten token dobił nawet do ponad 4 dolarów. Kolejnej paczki na razie nie sprzedawałem, mamy jeszcze tutaj dużo tych tokenów. Liczę na to, że te 100 milionów może ten produkt osiągnąć. Naprawdę bardzo się fajnie rozwijają, mają super komunikację, więc to jest ich duży plus. I teraz, jeżeli mówimy o tych 5 minutach dla rynku. Nvidia pokazała po raz kolejny świetne wyniki. Po raz kolejny pochwaliła się naprawdę mega wynikami. Zapotrzebowanie na ich produkty jest gigantyczne. ChatGPT z kolejną swoją wersją pokazuje po prostu cuda. Macie tutorów, macie lektorów. no nie, Niesłychane rzeczy tam się dzieją. Projekty oparte na AI, low-capy, znowu zaczynają rosnąć. Macie chociażby projekt Nimbus. Tutaj była bardzo dobra możliwość wejścia. Ja go widziałem właśnie w tych okolicach. No, i projekt już kilkanaście milionów market kapu. Na Discordzie tym dla patronów gdzieś e, podrzucał ktoś projekt Zidai, on też zrobił jakieś tam 200%. Jakieś jeszcze gimiki? No, dużo się naprawdę tego dzieje, więc poszperajcie trochę po Twitterze. Popatrzcie na tych shillerów, którzy mówili o tych projektach wcześniej, i zobaczcie dalej, jakie projekty oni obserwują. Paulo, którego przed chwilą widzieliście na ekranie, naprawdę dobre kole czasem ma, oni też to trzeba uważać. O nich też sam bardzo często nie znajduje, ale poświęca dużo czasu na to, aby obserwować inne osoby, które te kole podają wcześniej. Więc wy się załapiecie nadal, może nie na sam początek, ale gdzieś kawałek dalej, obserwując właśnie takich ludzi. Więc jest teraz 5 minut ponownie na to, żeby na low-capach zarobić. Ten kapitał z bitcoina widać, że trochę popłynął właśnie do tej konkretnej grupy tokenów. Ja tą grupą konkretną tokenów się zajmuję. Tutaj szukam projektów, tutaj realizuję jakieś zyski na neuralu. No, sorry, ale jak się już ma razy kilkanaście, no to trzeba realizować zyski i to nie raz, nie dwa. Pewnie jak dojdzie dzisiaj powyżej czterech dolarów, znowu, jeżeli tak się wydarzy, to znowu zrealizuję część zysku. A na koniec, dwie informacje jeszcze: MetaMask planuje w ciągu miesiąca dodać wsparcie Bitcoina. Po co nie mam pojęcia, nie będę z tego na pewno korzystał. I na końcu el dropy wcześniej. Pasz, dostajesz tutaj 15 tysięcy w airdropie i airdropy obecnie, czyli farmienie tokenów, Sybil Hunt i tak dalej, inwestowane airdropy. Dokąd te airdropy prowadzą? O tym będziecie mogli posłuchać właśnie na CryptoSilesii. Będzie debata airdropowa, będzie Maciej Tomczyk, będzie Portfel Kowalskiego, będzie Jarosław Bandos i będzie Mikołaj Tomczak. Opaki się będą napierdzielali w temacie airdropów, rozmawiali o tym, debatowali dokąd to wszystko prowadzi. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz jakiś ciekawy. No i korzystajcie z tej promocji Nexo, bo tak jak mówię macie giga szansę, żeby się jeszcze na ten bonusik załapać. Dzięki, do następnego. Cześć!